Teatr Dramatyczny Miasta Stołecznego Warszawy. Wielka sztuka, wielka historia, ale i zakład pracy. BHP, PPOŚ, RODO. Zapraszamy od kulis. Ostatnio mówiliśmy o tych, którzy w trakcie spektaklu śledzą tekst i mają określone miejsce pracy. Więc dziś o tych, którzy tego nie robią i pracują w wielu miejscach, od podziemi po dach. Dziś przede wszystkim o maszynistach sceny, zwanych też montażystami, gdyż montują scenografię. Zaczynają od powierzchni sceny, której mogą nadać różny kształt. Scena wcale nie musi być płaska. Może mieć poziomy, a nawet być pochyła. To ostatnio modne. Scena może mieć też różną wielkość, ponieważ proscenium, czyli część sceny przed kurtyną, może być zwiększone lub zmniejszone. Proscenium zakończone jest orkiestronem. To miejsce dla orkiestry muzyków, niezbędne przy musicalach jak Kinky Boots, podczas którego rezonują stąd dźwięki i energia. Przy spektaklach opartych jedynie na rezonowaniu kwestii aktorów, orkiestron może zostać zabudowany. Wtedy proscenium powiększa się, a odległość do widzów maleje tak, że można podać rękę komuś z pierwszego rzędu. A pani z piątego, wrzucającej się w oczy fryzurze, spojrzeć głęboko w oczy. Podesty, które zakrywają orkiestron, czy tworzą na scenie pochylnie, a także scenografię, przechowuje się w kieszeniach sceny i magazynach. Elementy scenografii można również unieść na sztankietach ponad scenę, co jeszcze zobaczymy. Rozbuchana wyobraźnia scenografa to wyzwanie, nieraz zmora dla zespołu technicznego, ale także i duma. Żywe emocje są wzbudzane nie tylko podczas wystawiania spektaklu, ale także przy jego przygotowywaniu lub, jak dziś się mawia, produkcji. Wyzwaniem dla wszystkich jest użycie sceny obrotowej, zwanej obrotówką. Ta tutaj ma prawie 14 metrów średnicy. Niełatwo zaprojektować, wykonać i używać obrotowej scenografii. Aktorki chodzące w wieczorowych sukniach i szpilkach po obracającej się pochyłej i lekko pofalowanej scenie wpijanych podziwiamy. Ich los jest w rękach szefa maszynistów sceny, który steruje ruchem obrotówki poprzez elektroniczną konsolę z systemem komputerowym niezawodnym, mam nadzieję. Kiedyś wystarczał elektryczny włącznik. Elektryczny jest również silnik, który przez system lin i kołowrotków obraca scenę. Niezawodny. Aż miło patrzeć na ten mechanizm, który na powierzchni sceny tworzy cały organizm sceniczny. Daje on wiele możliwości, ale i pewne zabiera. Na przykład zapadania się aktorów pod ziemię, czyli opuszczania ich w zapadniach z mechanicznie obniżaną podłogą. Dla niektórych to wada, ale na przykład dla aktorów nie będących miłośnikami przepaści niekoniecznie. Możliwe są jednak płytkie zapadnie kręcące się razem ze sceną. Naprawdę bardzo, bardzo płytkie. Klaustrofobiczne. W czasie spektaklu scenografię można również zmienić dzięki sztankietom, czyli metalowym belkom, które wiszą na linach poziomo nad sceną. Dzięki silnikom lub sile maszynistów sztankiety można opuszczać i podnosić. Dzięki przeciwwagom można to robić nawet ze znacznym obciążeniem. Fizyka. Sztankiety obsługują maszyniści sceny na sygnał inspicjenta przekazywany przez sygnalizatory akcji. Na przykład czerwone – uwaga, gotowość do uruchomienia. Zielone – start. Czerwone – stop. Niby proste,
ale sztankietów jest 44. Najczęściej ich ruch jest powiązany ze zmianą światła czy muzyki, więc ich brak może oznaczać brak pojawienia się ściany, brak drzwi do otworzenia i osłupienie aktora. Wtedy ucieka się do improwizacji. Nie jest źle, jeśli jest to mała improwizacja. Podobnie jak improwizujący aktor, śmiałością muszą odznaczać się też maszyniści sceny. Nie mogą mieć lęku wysokości czy przestrzeni. Muszą bez strachu chodzić na przykład po galerii, czyli kładkach, piętrowo umieszczonych przy ścianach sceny. Tak samo jak oświetleniowcy, którzy mają tu dostęp do reflektorów, nazywanych nieraz aparatami. Muszą sprawnie pokonywać łączące galerie mosty i strome drabiny z cienkich prętów. Nie mogą też mieć nadwrażliwości na kurz. W ogóle nadwrażliwość w teatrze w przeciwieństwie do wrażliwości jest niewskazana. Kurz gromadzi się na przykład na elementach scenografii przechowywanych na sztankietach nad sceną. Widzimy tu m.in. ścianę z prawidłami butów z fabryki obuwia Skinky Boots, a także elementy z wycofanych już spektakli. Więc gromadzą się tu także wspomnienia. Czasem takie, których nie chciałoby się stracić. Nad scenie, czyli przestrzeń nad sceną, zamyka strop techniczny. To drewniane belki ułożone w znacznych odstępach. Przestrzeń między belkami zapewnia chodzącym po nich niezapomniane wrażenia, a także możliwość przeprowadzenia lin sztankietów czy wyciągarki, która może być zamontowana w dowolnym miejscu nad sceną. Może służyć ona na przykład do uniesienia aktora, uniesienia nad scenę fizycznie, bo do innych uniesień służą oczywiście teksty dramatów. Właśnie, dość już o fizyczności, mechanice, technice. Następnym razem o duchowości w teatrze, albo przynajmniej o duchach, duchy dramatycznego. Do niezobaczenia w kolejnym odcinku.